Ja mam do ciebie bardzo ważną sprawę, Rafał, wiesz? Aha. Musisz tutaj mi pomóc. Chodź, 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 kochanie, ale... chodź. Nie, no... słuchaj, Julka powinna chodzić do prywatnej szkoły, no. Aha. No wyobraź sobie, ona jest mega zdolna, nie możemy tego zmarnować, ale tylko w prywatnej szkole. Okej, ja się zgadzam, jak najbardziej, no, tylko dlaczego dzisiaj, skąd taki pomysł? No dzień jak każdy inny, no czyli zgadzasz się. No tak, no Julka jest dla mnie najważniejsza, no tylko, no właśnie, że... no co tylko, że, no co? No bo czesne do takiej szkoły to trochę kosztuje, no ze 2000, a mnie na to nie stać. Spokojnie, spokojnie. Ty masz za zadanie przekonać Kaszkę, a finansami zajmę się ja, okej? No, o to właśnie chodzi. No, powiem ci, Melka, że ten kolor jest naprawdę piękny. Super. No, fajnie wyszedł. Ty, to poszło mojej mamy. Co ona to robi? No, ciebie miałam o to zapytać, nie jesteście umówione na pazurki? Nie, ale dopiero za tydzień. Aha, to już chyba wiem, po co ona tutaj przyszła. Twój pomysł, tak? Że też o tym myślałeś, no nie? No tak, ale... Mamo! Cześć, kochanie. Cześć, Juleczko! A co ty tak na mnie patrzysz? Mamo, bo ty jesteś niereformowalna. Ile razy ja cię proszę, żebyś ty się przestała wtrącać w moje sprawy, to ty znowu i znowu. To ja dbam o dobro Julki i ty jesteś na mnie o to zła? Julka, chodź, jakieś puzzle poukładamy, co? Tak. Co porobimy? Przed chwilą powiedziałam właśnie Rafałowi, że sfinansuje całą naukę Julki. I co, i ty się na mnie za to gniewasz? Bo to nie jest twoja decyzja? O, mamo, a może lepsza szkoła nauczy ją lepiej życia, a nie będzie popełniała błędów tak jak... I tak jak ja? Tak, to chciałaś właśnie powiedzieć? Tak, i nie zmarnuje sobie życia zachodząc w ciążę w liceum. Jak może pani tak mówić? Wiesz co, przegięłaś. No może i przegięłam, przepraszam. No ale chodzi mi tylko o dobro Julki. Słuchajcie, ja nie chcę się wtrącać, ale może zapytać Julki o zdanie. Ja wiem, że ona ma dopiero 6 lat, ale ona wam na pewno powie, czego chce. Mela, to opowiadasz takie bzdury, że na... Nie, dlaczego? Ja uważam, Melcia, że to jest świetny pomysł, naprawdę. Świetny pomysł. Co?